Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Dzisiejszy dzień rozpocząłem od mszy świętej, od najlepszej modlitwy, jaka jest na świecie. Najpiękniejsza modlitwa to msza święta, bo tam spotykam się z żywym Jezusem we wspólnocie i mogę spożyć samego Boga do swojego serca, do swojego ciała. Mogę się Nim wypełnić calutki, caluteńki. I dzisiaj właśnie tak zacząłem mój dzień, o 7 rano. Było bardzo zimno, kiedy wychodziłem z domu. Wiatr wiał mi w twarz. Oj, jak było zimno, strasznie zimno. Szybko do kościoła. No, w kościele już tak nie wiało, bo w kościele są mury, dach i nie wieje, ale też było zimno. Też było zimno. No i teraz trzeba skupić się tylko i wyłącznie na tym, co duchowe. Chociaż moje ciało, no, cierpi. Jest mi zimno, no, tam w nogi, ubrałem się ciepło, ale daję radę. Staram się być w tym miejscu obecny ciałem i duchem. Nie chcę gdzieś uciekać poza mury tego kościoła w myślach. Nie chcę myśleć o niczym innym, tylko o tym, co widzę i co słyszę. Chcę się spotkać z moim Bogiem. No ale moje serce, wiecie, może być ociężałe, bo jestem smutny, bo myślę o czymś innym, bo mam jakieś problemy, niezałatwione sprawy, bo jestem głodny, bo jest mi zimno, bo mam problemy w relacjach. O kurczę, tyle rzeczy spada na mnie, a ja muszę się dzisiaj skupić w tej godzinie na Bogu. Ciężko, nie? Jezus przestrzega nas przed tym, żebyśmy nie dali się. Żeby nasze serca nie były ociężałe. Za dużo na Twoim sercu jest ciężaru. Nie daj się. Nie myśl o tym. Nie skupiaj uwagi na tym. Ale to samo jest. Te myśli same przychodzą. Ojejku, i co teraz zrobić? Co zrobić, żeby wróciło wszystko do normy? Żebym był lekki jak ptak. Bo wiecie, że jak serce jest ociężałe, to następny etap to serce z kamienia. Wtedy już mnie nikt nie zaciągnie do kościoła. Bo po co? To nie działa. Boga nie ma. Próbowałem, nie ma. Bo serce jest z kamienia. Trzeba uważać na siebie. Jak ja to robię? Oczywiście mówię, że to nie jest proste, to nie jest łatwe. Same są wokół mnie same przeciwności. No ale kocham mojego Boga, bo On kocha mnie. Dał mi nowe życie, więc muszę to nowe życie utrzymać. Ja codziennie, kiedy wstaję z łóżka, to biorę Słowo Boże i czytam fragment po fragmencie, rozdział po rozdziale. Teraz akurat jestem w Księdze Rodzaju. Czytam historię Abrahama i Sary i taki rozdział przeczytam w ciągu 5 minut, 6. Myślę nad tym, co czytam, bo często czytam półgłosem. Czasami mi się zdarza nie czytać półgłosem, to wtedy dużo zapominam, ale jak czytam półgłosem, to słyszę, co czytam i fascynuje mnie ta historia. Mimo że już ją przeczytałem już kilka razy, to dzisiaj czytam ją na nowo. Później biorę psalm i też ten psalm czytam, modlę się nim i rozmyślam nad nim krótko, ubierając się i wychodząc do pracy i tak dalej. I to już pomaga mi nie myśleć o tych trudnościach, o tym, czego nie mam, o jedzeniu, piciu, o tym, że jest mi zimno, że za chwilę będę musiał wyjść z domu, że będę musiał iść do pracy, że będę musiał to zrobić, że rachunki muszę opłacić, że tu muszę zrobić, że muszę iść do dentysty, że muszę iść do lekarza, że muszę to, że muszę tamto, muszę się spotkać z tą osobą. Ojejku, tyle rzeczy. Można naprawdę stać się ciężkim pod wpływem tych wszystkich rzeczy. Serce staje się ciężkie, ociężałe. Jezus mówi: nie dajcie się. I pokazuje, co mamy robić.
Módlcie się, nieustannie się módlcie. I teraz modlitwa musi nam smakować. Musi nam smakować. Jeżeli modlitwa ci nie smakuje, to się módl tak długo, aż ci zasmakuje. Modlitwę możemy zmieniać. Ta najważniejsza modlitwa w ciągu dnia, kiedy wstaję rano i biorę to słowo. No i najpiękniejsza modlitwa w ciągu dnia to msza święta. Na mszę świętą muszę być przygotowany. Muszę już pójść z lżejszym sercem. Jeżeli ono będzie ciężkie takie, no to mogę być tylko fizycznie. I nie spotkam się z moim Bogiem. Bo będę spotykał się w myślach z kimś innym, albo z innymi ludźmi, albo z jakimiś rzeczami, z problemami, z troskami. No i wtedy będzie ciężko, strasznie ciężko wrócić do początku. Jak się modlisz? Czy zaczynasz dzień od modlitwy? Czy nieustannie się modlisz? Jeżeli modlitwa ci nie smakuje, to ciężko ci będzie utrzymać tą lekkość. Bo problemów jest masa. Masa problemów. Każdy z nas ma masę problemów. A jeszcze jak one są nierozwiązane, to się nawarstwiają. Oj. I później chodzimy tacy, nie? Nie do życia. Dlatego trzeba dbać. Tak jak o higienę. Myjemy się codziennie. Nie? Codziennie zęby myjemy kilka razy w ciągu dnia. Wtedy zęby są zdrowsze, nie chorują tak często. Prosta rzecz. Zadbaj o higienę duchową. A wtedy będzie ci się lżej żyło. Będziesz szczęśliwszy. Będzie ci się chciało żyć. Życie jest piękne. Z Bogiem życie jest wspaniałe, cudowne. Naprawdę. Są problemy. Jest czasami, czasami jest głodno, zimno i mroźno. Ale częściej jest ciepło, radośnie, częściej jest ciekawie, bo Bóg jest ciekawy, Bóg nie jest nudny, Bóg jest żywy, Bóg nie jest umarły i Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych, więc nie dajmy się śmierci. Mam nadzieję, że cię zmobilizowałem do tego, żeby dzisiaj rozpocząć ten dzień od modlitwy, żeby się modlić, modlić nieustannie, nieustannie, bo wtedy głupie pomysły na mnie przychodzą do głowy, ale za to mądre pomysły, no i wtedy możemy się naprawdę rozwijać. Rozwijać, rozwijać, jeszcze raz rozwijać. Czego ci serdecznie życzę. Do zobaczenia w poniedziałek z Panem Bogiem. I pozdrawiam.